Cześć, z tej strony Sullivan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Obcy Izolacja, a ze mną jako osoba towarzysząca jest Medic.pl, dzień dobry. Kontynuujemy naszą wędrówkę po Sewastopolu. Wcześniej odwiedziliśmy sobie szpital z niemałym wybuchem i widzimy tutaj tego skutek. Lepiej tu nie podchodzi, bo jak tutaj palniki są, to lepiej tu nie chcę. I chyba Xenuś nas sobie śledzi. Widać, że naparczywy Xenobot kurna chce poderwać naszą główną bohaterkę. Ale my się nie damy, jesteśmy niedostępni. Nie mamy baterii do latarki. Coś mamy. Trzeba było przeładować. O kurna, on tutaj biegł? Mam taką nadzieję, że on tutaj nie był. Nie wiem, czy tam coś jeszcze było. Oprócz tego, czy nie powinniśmy się cofnąć, bo chyba idziemy przed siebie. Bo sądząc po tylu przedmiotach, ile tu jest. Sądząc po tych korytarzach. Na pewno. Cofnijmy się, może tam coś jeszcze będzie. Nie, tutaj jednak nie mogliśmy tędy przejść. Więc to jest jedyna droga ucieczki. Nie wiem, bo jak się dużo używa, to tak jest. Dobrze, że widać, jak jesteś super blisko. To jest bardzo intensywna bateria. Bo to jest takie górnicza troszeczkę. Zresztą w takiej ciemności jak jeszcze nie chodziłeś. To bardzo dobrze oświetla. Nie, nie chodziłeś w takich ciasnych pomieszczeniach. Ale nie podoba mi się to, że jesteśmy górni. No, na niższy poziom się dostaliśmy. There's a piece missing. I need to fix that. Elevator malfunction. Repair required. Albo to Xenuś, to jest bardzo szybko to podobieństwo, albo to człowiek. Sądzę po ich rozmowie, mieliście do wszystkiego, co się rusza. Więc ja nie chcę ryzykować, nie każdy człowiek jest dobry. Mahoney, thank God. We got jumped. Looters. We saw it on the security feed. Can you get up here? We're trapped. Elevator's out. You're right by systems and synthetic storage. There's all kinds of stuff to fix it. We don't know where to look. Boot up a requisitions android. Is he insane? Peterson wants to know if you're fucking insane. Those things have started attacking people. They're friendly unless you do something unauthorized. Talking to an android in a warehouse should be fine. It'll know how to fix the elevator. Okay. Francis out. Asshole. Should be fine. Well, I'm sure as hell not making new best friends with one of those things.
keep it together, huh? We can get through this. Kurde mać. Siedzi tutaj przy nas, nie? Odwróć jej płycy. Remind me why I agreed to this contract. So, what do we do now? Hold on. Let me think. What did you think that noise was we heard earlier? Sounded like an explosion. I figured that out, genius. I mean, what caused it? Gotta be weights. I heard he's trying to kill that creature by setting traps. Remote charges, can you believe that? He's gotta be crazy. Maybe that's the answer. I heard that Waits has some kind of safe haven up near the Galleria. We could go there. Did you not hear what I said? Crazy fuckers blowing stuff up. No thanks. We're running out of options. Then shut up and let me think. Listen up for a moment. Could be anywhere. O, czyli jakiś ten Wade, cały ten szeryf robi pułapkę na obcego. Dobrze wiedzieć, że ktoś w końcu kumaty tu jest. I knew the pay on this job was too good to be true. We're not alone. Something heard the shots. Give it a rest. Time for a smoke. I ain't dying here. No way. Keep it together, huh? We can get through this. No tutaj chyba skradankowo, bo chyba jakbyśmy spotkali tych ludzi, może moglibyśmy sobie z nim poradzić, ale wolę nie złapać tutaj Xenusia. Oczywiście, że on będzie mógł przyjść. Szef działu technologii syntetycznej. Właśnie otrzymałem plany modelu 120A8. Nie wiem, ile zapłaciliśmy na szeptyczce, ale lepiej, żeby ten Sixon szykował się na sporo dopłatą. Wiem, że z perspektywy VI ta technologia nie jest już przestarzała, ale nam jeszcze daleko nawet do tego poziomu. Góra i kluczowi udziałowcy nie dadzą sobie przynajmniej do rozumu, ale prawda jest taka, że potrzebujemy inwestycji. Firma i partnerzy wyprzedzają nas o lata świetnie. To fakt. Patrzę po tych gównianych androidach, które atakują ludzi. Raport. Smythe, I've been looking over your report on the Weyland-Yutani androids and your proposals for improving the working Joes. Now, I appreciate the work you put in, but understand we live in different worlds. Yours is full of extrapolations and estimations. Mine has an executive suite and $8,000 suits. Bottom line is, I gotta look after the money, buddy. I hired you because you were the cheapest, not the best.
Find a way to bring these costs down, huh? Ransom out. Aha, to typowa kurna biurokracja, gówniana. Gość tutaj widać ambitny. Co mnie tyłek wącha, że on tak daleko nie. Jak zarywać to do końca faceta, nie? Super, mamy zapis. Słyszałem, że to jest jedno z kluczowych komórka nadzorcza procedur. Pomoc gadka sprzedażowa. Właśnie mamy tu gadkę, żeby przygotować się na klientów. Powiedz, co sądzisz? Speeding tam, nie popalcie się, tego nie łyknę. Serdecznie witam, oto serce, centrum jest instynktycznie Kajawastopol. Zatem przystanki to wyża system i rdzeń systemu Apollo. Najpierw jednak spójrz na przykład auto na ziemi do drytów, kiedy synetyki kierowane przez Apollo potrzebują skupienia na prawo, przechodzą tutaj. Sądzimy, że to pierwsze próby prowadzenia w pełni związku z ustami na pewnościach zanitecznych przez się bez ingerencji ludzkiego personelu, żeby przeznaczyć środki na kosztowne szkolenie medyczne. Wszystkie dane pochodzą z rdzenia Apollo, a nawet najmniejszy załóg został zapisany w rejestrze. Oto przyszły panowie. Jutro. Raz. Typowo. Skolejnie to samo mówił. Russell szefostwo chce wiedzieć, co dokładnie mamy w magazynie części. Jest nam trochę przednich rzeczy, trochę śmieci. Co tutaj przybliżą wartość? Smith. Dobra. Jaki są już? Jeszcze to wszystko wypchnę do niego na serc. Smythe, have you been practicing the script for the VIPs visiting today? We need to impress.
Noise from upstairs says they're the last potential bidders for Sevastopol's Working Joe rollout. If they go with Weyland-Yutani castoffs instead, the jobs Siegson have allocated for us back on Earth are on the line. Don't screw up. Spreading out. Myślę, że tam stoi, czeka skąd. Dobra, chyba powinniśmy być tu bezpieczni. Chyba. Aż mi grę zawiesiło. Dobra, to będzie... Zrobię krótkie cięcie. Okej, okay, wracamy po cięciu. Muszę znowu przejść ten moment. Więc też to chwilę potrwa. Więc zaraz znowu po krótkim cięciu widzimy się ponownie. Dobra, widzę, że mamy tu gostka tego. Tylko co mam zrobić? Zasilanie przywrócić, powiadasz. Chyba jeszcze nie, bo chyba nie trzeba włączyć to zasilanie, które to jest tutaj na górze. Kurde, jaki tam gaz jest. Można ulepszyć? Zapiszmy. Jezu, co gówno.
dostępu lepszą. Identyfikator. Dobra. Czyli będzie zabawa w magazynie. Sam czy nie? Był dosłownie pod nami. Mamy, I want a 666. Jasne. Może frytki do tego, kurno. Plakaty propagandowe. Ten magazyn Spinning. Zwolniłeś mnie, więc teraz musisz zejść ze swojej wieży z kości słoniowej, wziąć podziałem na klatę. Ludzie zajmujący się likwidacją Sewastopolu mają swobodny dostęp do magazynu zapasów, ale wszystko trzeba wbić do ksiąg. Dlatego skończę z androidu magazynowego. Musisz go włączyć. Wypuść go z pudła i obserwuj, co się będzie działo. Zanim przeczytasz te wiadomości, aby należał urżnięty w barze Jillena. Pewnie już teraz wiesz, że praca z tobą była straszną mordęką. To zwanie to najlepsze, jaką mi się w życiu przytrafiła Smith. Co brzmi, jakby coś się miało stać tym androidem. Właśnie dostałem wiadomość Spinninga z rozwalonej windzie przy obszarze badania androidów. Moi ludzie mają teraz milion spraw na głowie, więc nie naprawimy jej przed wizją naszych wików. Jeśli Spinning chce, żeby stało się priorytetem, przestanie zachowywać się jako rozkapryszony dupek. To proste zadanie. Z pamięci wiem, że potrzebne elementy są w magazynie sieci. Magazynie części rząd 1, segment B. Rząd 1, segment B. Zapisam, jeśli ich nie znajdziesz, poproszę pan Sandra, daj mi wreszcie spokój, szef. Smythe, it's Spedding. You knew full well that these guys were the last bidders for Sevastopol's Apollo system. And you totally fucked the android presentation. They're not interested. So no bonus for me, no half share for you, and God only knows what it means for the suits upstairs. That's got me pissed. But you know what's getting me even more pissed? I have to stay on Sevastopol to oversee the synthetic shutdown while you go home. Don't have nightmares on the trip back, jackass. Uuu, czyli nie było to ciekawe. W ogóle to drugie gówno i nie wiem, co ty się spodziewałeś, że kiedy skakali i prosili, żebyście im dali kurde jak najwięcej. Tak samo przeszedł, to ja już się boję, to mogę złożyć.
zobaczmy. Now play nice. Będzie miło, jak zobaczy to. How can I help you? I need a compression cylinder. Components warehouse. Row 1, stack B. Follow me. Just keep the noise down, okay? Widzisz te cholesty, mi ci wypierdzieli. Sprawdź. Siedzę gdzieś. Wygląda ten Amazon, tak? Here we are. Your compression cylinder will be found at the far end of this row. Co wtedy się działo, to mam wrażenie, że ci ludzie zostali tam wybić. Co to jest?
się nie spieszyć. Wydaje mi się, drodzy widzowie, że kończymy ten odcinek. Chyba jest krótszy, bo to jeden etap. Ale wydaje mi się, że takie pół godziny lub niecałe pół godziny będzie lepsze. Więc z tej strony był Sullivan. Na razie. Cześć.